Teraz tak, jeżeli partner próbuje uciekać z tej pozycji, kres to mogą się zdarzyć następujące rzeczy, że na przykład odpychamy za klatkę piersiową rękami. Teraz tak, starać się na zmianę rękami sobie wchodzić. Do środka ręka, z powrotem do góry. Jest zachowany na oben. Nie robić tego na sztywnych barkach, bo jeżeli on będzie odpychał na sztywnych barkach, będzie to ciężko wstać. Tylko mocno sobie wyjść. I teraz tak. Widziałem, że oni to rozumieją. W formie ćwiczenia robimy sobie to na zmianę. Natomiast w rzeczywistości, jeżeli ktoś mnie odpycha, ja sobie wchodzę, jeżeli sobie wchodzę, to oczywiście go tutaj kontroluję, i mu będzie ciężko na przykład tą rękę z powrotem odepchnąć. Natomiast w formie takiego ćwiczenia, tak sobie teraz będziemy ćwiczyć, robimy to na zmianę, czyli partner przekłada ręce z powrotem. Natomiast w rzeczywistości możemy sobie przyjemnie siutko tutaj, żeby kontrolować, żeby ta klatka poszła jak najniżej. Ale w formie ćwiczenia jedziemy sobie na zmianę, tak, żeby wejść mocno w parę. Podnosimy się do góry, wyprostować się i albo łokciem, albo do nosy pójdzie do środka. Ale nie na sztywnych biodrach, tu będzie ciężko, tylko mocno przechodzić biodro do przodu. Perfekt. Tak samo w formie ćwiczenia, że on będzie oczywiście spał, że nawet osobno będzie spał, czy stopnia, czy dwie ręce, w formie ćwiczenia sobie robię na zmianę. W rzeczywistości, jeżeli sobie zepnę tą rękę, to teraz mam tak samo niziutko. I z tej pracy mogę dojść tam oczywiście do jakiejś lepszej, czy nawet sobie zrobić jakieś duszenie. Wiadomo, w formie, że walczymy sobie, spychamy i kontrolujemy partnera. W formie ćwiczenia sobie robimy na zmianę, tak żeby mocno wypchnąć biodro do przodu, zepchnąć ręce. Ucieczki i zadaniówki, natomiast trzeba się podeprzeć na ręce, ale też nie wkładać pod głowę. A za mankazy się ruch abszczucen, aber den Arm nicht hinter den Kopf. Weil sonst kann er sofort hupen. Później będzie, dlaczego pusty ręki nie wkładać. Also das nicht machen, nie? Ręka trzymacie, wchodzi pod rękę partnera. Kolano od razu pod pachę. Jeżeli robisz z drugiej strony tak samo, w formie ćwiczenia. To jest auch eine Übung jetzt einfach, nie? Zieh den Arm hoch und schieb das Knie wieder nach vorne. Ganz flach, bam, hoch. Pod pachę partnera. Also nächste Übung. W rzeczywistości wiadomo, że jeżeli taką rękę zepnie, nie będziemy sobie robić w formie ćwiczenia, tak sobie podciągnę wysoko, bo tak powiem, nie będzie miał możliwości nawet się obrócenia na drugą stronę. Wysoko mam głowę, czy mogę sobie uderzać, czy robić jakieś techniki kończące. Czyli podobna sytuacja jak poprzednio. W formie ćwiczenia robię sobie na zmianę, tak żeby ćwiczyć ruch, natomiast w rzeczywistości jak wysoko dam kolano, jeszcze, że tak powiem, docisnę, to będzie miał mało możliwości tutaj zrobienia czegokolwiek. Teraz taka, że jeżeli siedzę nisko, to sam się zdarzy, że partner się podnosi do góry. A zamiast jak unten sitzt, nie? Zum Beispiel. Muszę próbować przetaczać. Teraz tak, jeżeli on nie podpiera się na ręce, to ma problem, on się po prostu na nie położy i z natomiast jeżeli się będzie podpierał na te ręce, to kładąc się, pamiętać to, żeby sobie zabrać łokieć albo przedramię, czyli pociągnąć i z powrotem położyć się. I z jednej strony, i z drugiej, tak samo, po parę razy sobie wyglądają. Jak się nie podpiera, nie ma problemu, natomiast jak się podpiera, czy za dłoń, czy za łokieć, to już nieistotne, tak, żeby z powrotem sobie zejść na tym zaparte. To wyjście często się zdarza, że bardzo dużo zawodnicy obracają się na brzuch z tego względu, że jak już troszeczkę walka trwa, są wszyscy spoceni. Czasami łatwiej jest wyjść za plecy po prostu, aniżeli z dosiadu. Bardzo szybko można uderzać, a za plecą trafi się, można podnieść do góry, wyciągnąć po kłonie, robić sobie to wyjście. Jest po prostu czasami, no warto zaryzykować. I często się zdarza, że ktoś się obraca. Teraz tak, w momencie jak partner się będzie obracał, nie siedzieć sztywno. Nie trzymać tutaj, bo on będzie miał zaplecioną tą nogę, czyli po prostu zablokuje tą nogę, że to jest potrzebne tej nogardzie. Czyli jak partner się obraca, on się obraca w lewą stronę, noga do góry, przejść sobie, niech się go wrzuci, jest możliwość tak powiem, że się wpięcia przetrzymają. Czyli żeby z pierwszą stronę jak się obraca, mogę delikatnie do góry i przechodzimy sobie za partnerem. To samo w drugą stronę. Niesiutko i cofamy się za partnerem. Potem mówię, że on tą nogę zablokuje, czy chcemy się iść tu zaplecie, to można nas przetoczyć. Kommt mit, so dass praktisch sich selbst in Backmont manövriert. Po prostu trzeba zablokować, żeby jakieś myślenia, ale dużo łatwiej później będzie z tej pozycji cokolwiek zrobić. Normalnie w formie ćwiczenia wiadomo, że się partner obraca, nawet jeśli się przekręca się na brzuch, jeszcze tak się przekręca, spojrzę na plecy, także sobie partner trzyma właśnie. Możemy sobie w formie ćwiczenia, żeby on się obraca, pochodzić sobie w drugą stronę. Also das ist die Übung, nie? Es dreht sich einfach, man geht einfach mit. Normalnie wiadomo, jeżeli to będzie jakaś walka, wiadomo, że go zatrzymamy, dojdziemy sobie do duszenia, czy sobie wepniemy się za plecy, czy trzymamy go. Natomiast w formie ćwiczenia właśnie na takiej zasadzie się ruszać. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o dosiad, czy to akurat na początku miałem powiedzieć, jeżeli nawet ktoś próbuje uderzać z tego dosiadu, nie prostować się do góry. Z tego co mówię, to że partner się podnosi, ale często będzie robił takie wyjście, że jak się partner prostuje i próbuje uderzać sobie nogami, po prostu zahaczają, zrzucają. Dlatego jak najniżej siedzieć, nawet jak się uderza, to tak, żeby tułów był pochylony do przodu, żeby nie prostować całkowicie, bo może tymi nogami zagarnąć.